Jak podobał Ci się występ Edyty Górniak? Tym razem mi się nie podobał. Chyba ja jestem, nie wiem, ja zawsze mówię to, co myślę, co w sercu, to na języku. Trudno jej odmówić talentu i pięknie wyglądała i ma piękny głos. Natomiast akurat ta interpretacja nie przypadła mi do gustu, tak? Ale każdy ma prawo, tak jak powiedziałam, każdy artysta ma prawo do własnej interpretacji piosenki i jednemu się podoba, drugiemu nie. A w jaki sposób Ty zinterpretowałabyś piosenkę, którą wykonywała Edyta? Wiesz co, nie, ja się nad tym nie zastanawiałam. Jak dla mnie to wykonanie było trochę takie przekombinowane, bo to jest bardzo piękna, bardzo prosta piosenka. I ja akurat mam taki styl śpiewania, że staram się śpiewać bardziej prosto. I tak chciałam też piosenkę zaśpiewać pana Krzysztofa. Chciałam, żeby to było takie nieprzekombinowane. I tak też się umówiliśmy z Tomkiem Szymusiem. Pamiętam, że rozmawialiśmy, że chcemy zachować melodię, chcemy, żeby to było moje, ale jednocześnie, żeby to też bardzo nie odbiegało od wykonania pana Krzysztofa. Chodzi o to, żeby nie zmieniać melodii, linii melodycznej. Bo jednak publiczność, która przychodzi, wydaje mi się, że jednak zdecydowanie na takich masowych imprezach, czyli jakieś festiwale, wydarzenia muzyczne, chyba ludzie jednak lubią, jak piosenka jest gdzieś tam, taką piosenką po prostu, jaką została stworzona, tak? Tak mi się wydaje, ale to jest takie, tak jak to jest moje, to jest subiektywne, tak? To może nie być obiektywne. No i tyle. Miałaś przyjemność porozmawiać z Edytą w kuluarach albo za sceną? Nie, wiesz, my się nie znamy. Ja generalnie tak naprawdę na zasadzie dzień dobry, tak zostałam wychowana i jak spotykam artystów, z którymi się nie znam personalnie, no to po prostu mówimy sobie dzień dobry i to tyle. Ale za to fajnie sobie porozmawiałam z Sylwią Grzeszczak, z którą się znałyśmy tylko też tak po prostu.